Serwus, YouTube, dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie, ja jestem Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. Spalionowa, dzisiaj jestem Eliska. Hejka! I oczywiście jej powinno tutaj nie być tak naprawdę, ponieważ na palionowe Eliski nie ma, ale słuchajcie, jest, ponieważ chciałam wam dziś, jej w dzisiejszym odcinku pokazać całe palionowe, słuchajcie, więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zawijajcie łapki w górę, ponieważ łapki w górę są naprawdę super cool. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, o jednej mega ważnej istotnej rzeczy. W sumie o czterech istotnych rzeczach, także uwaga, słuchajcie uważnie. Po pierwsze, moi kochani, z Eliską, jeżeli chcecie zobaczyć odcinki, to są na moim drugim kanale Milki Plus, codziennie o godzinie 17.00. Dzisiaj na przykład, słuchajcie, o, szczypce sobie wyszedł z gry, okej. Dzisiaj, słuchajcie, na przykład był odcinek razem z Eliską o godzinie 17.00. U Eliski na kanale też są odcinki o 18.00 właśnie z tej serii, także słuchajcie, subskrybujcie, ponieważ naprawdę bardzo się opłaca, a o 18.30, jak zwykle, słuchajcie, na głównym kanale normalnie odcinki z Palionowa będą się pojawiać. Druga, słuchajcie, sprawa to jest taka, że do dzisiaj, do godziny 12.00 w nocy możecie kupić, słuchajcie, ostatnie koszulki, bluzy i tak dalej z mojego sklepu, dlatego że o godzinie 12, słuchajcie, zamykam ten sklep, no i będzie przez jakiś tydzień, słuchajcie, zamknięty, no i potem będą nowe wzory, słuchajcie, nowe koszulki, totalnie nowe, także macie ostatnią, słuchajcie, szansę, macie ostatnie szanse, żeby kupić, słuchajcie, takie koszulki, już ich nie będzie w ogóle, ale będą za to nowe wzory już za parę dni, także, słuchajcie, bądźcie cierpliwi. Trzecia, słuchajcie, bardzo ważna sprawa to jest taka, żebyście, słuchajcie, mi posłali fanarty, żebym, słuchajcie, tutaj sobie powiesiła za sobą, żeby miała fajne tło, słuchajcie, wiecie, jakoś wynagrodzi to wszystko wam, słuchajcie, także, słuchajcie, w opisie jest adres, czekam na nie i będę, słuchajcie, nie powieszać tutaj gdzieś, myślę, że tak do 2 tygodni powinny mi przyjść, no i ostatnia sprawa, słuchajcie, obserwujcie mojego Instagrama Milkarz przez 2 oraz Eliski Instagrama Eliza Szypula. A myślę, że my już, słuchajcie, po takim troszeczkę długim wstępie możemy zacząć, słuchajcie, granie w Minecraft Palionowo i pokazywanie całej wioseczki. Dobra, słuchaj, no to tak, jesteśmy w tym momencie w najlepszym domu na całym Palionowie, słuchajcie. Tak, to tak, jest tak. Tak chata, że ja nie mogę. Tu mamy, słuchajcie, prywatny basen na dachu. No to jest po prostu superancka sprawa, co nie? Tutaj sobie jestem ja, wiecie, o co chodzi. No i tak, no tak to wygląda. Słuchaj, tutaj mamy jakiś parosol, wiadomo, tutaj, patrz, jest miejsce dla Tościka, dla Paliona, dla mnie i dla Dave'a. Nie, że jak fajnie, co i kozak. No nie, dobra. Schodzimy na dół tutaj i... Taki odosobniony będzie. Tak. Ogólnie tutaj widzisz domek Milki jest napisane. Tutaj mam jakieś tam, wiecie, no, sypialnie. No wiesz, o co chodzi, co nie wiesz. Wiadomo, wiadoma sprawa. I na dół, słuchaj, schodzimy do magazynu, który jest po prostu totalnie epickim magazynem. Patrz, ile masz, jak myślisz, ile mogę mieć diamentów? Jeden, ten, co jest na skrzynce. Nie, zabawne. Ile, no? Nie wiem, 3 staki. 3 staki, 2,5 staka, rozumiesz to? 2,5 staka, zajesz to, patrz. Tu mam kota ciasteczko, tutaj mamy enchanting table, a tutaj mamy super top donator, słuchajcie, top donator, że są najlepsze osoby i chciałabym wam powiedzieć, że we wtorek będzie live z samego rana, także wbijajcie. I jeszcze taka, taka fajna sprawa, słuchajcie, mam taką informację, że jutro o godzinie 10 pojawi się taki dodatkowy odcinek, nie powiem wam jaki, ale tylko wam przypominam, że jutro będą 2 odcinki, o 10 i 18.30 na głównym kanale, czyli łącznie będą 3 odcinki, ponieważ o 10 na kanale Milki, o 17 na kanale Milki Plus i o 18.30 znowu na kanale Milki, także super, słuchajcie. No i jeszcze u mnie jest. No i u ciebie o godzinie 18 we wtorek. I tak, tutaj będzie, słuchajcie, Nether, ale Nether, słuchajcie, Nether to będzie coś epickiego, ponieważ to jest Minecraft 1.16, także moi drodzy, tu będzie taki Nether, że nie mogę. Ale dobra, słuchajcie, w dół, Eliza, schodzimy do mojej kopalni diamentów. Dobra. No i ogólnie to jest super. Tam znalazłeś te 2 staki, tak? Tak, tam znalazłem 2 staki, to jest naprawdę giga, super zarąbista kopalnia diamentów. Patrz, patrz, jak ona działa, patrz, widzisz to? Ale co to patrz, jest? No, że tak, tu jest 10 kratek tam i takie coś, rozumiesz? A skop tutaj w lewo, skop tutaj jedną kratkę w lewo. Jaką? No tutaj skop. Tu? Nie, nie tu, trochę tam iść. Gdzie? Tu, stój. No i? W lewo, w prawo w sensie. No. Gdzie, w no lewo. I co? Teraz w lewo iść i skop tu, w prawej. To? Aha. A, myślałam, że to jest. No, nie popisałaś się, wiesz, nie popisałaś się totalnie. Dobra, no i tak, no lecimy tam dalej, co i no tam nie ma nic w zasadzie ciekawego już do pokazania, myślę, że to już wszystko, wiesz, ogarniasz, że po prostu dobra, i wiesz, dobra, to jest no, po prostu kopalnia diamentów i tyle w temacie w zasadzie, także no myślę, że to jest tak spoko sprawa, słuchaj. No ale to jest moje, nie? To pokazałam ci moje rzeczy. Są jeszcze 2 moje rzeczy, czyli farma, krowy i w zasadzie 3. zoo, ponieważ na live'ach budujemy zoo, także jeżeli chcecie być na live'ach, to słuchajcie koniecznie. Zachęcam was do tego, abyście dzwonkowali, dlatego że słuchajcie, bez dzwonków to ani rusz, słuchajcie. No bez dzwonków ani rusz, taka prawda, także słuchajcie, dzwonkujcie, subskrybujcie. No więc tak, ja to już sobie wyjdę. O kurde, nie mamy jedzonka. Masz no, słuchajcie, musimy zjeść sobie tosta trochę. Z chipsem, sorry, ale no muszę cię troszeczkę podjeść tutaj, bo jest ciężko, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej. Oczywiście na górę, siup. Dobra, superansko. I tak, po prawej stronie, jak widzisz tutaj, jest
moja farma, to jest nic ważnego, a tutaj są moje krowy oraz moje owce i tyle w zasadzie. I tutaj jest tajna baza, którą budowaliśmy w poprzednim odcinku. Kto widział ten odcinek, to słuchajcie, piszcie w komentarzu, kto widział. To taka tajna, że wszyscy, że no, 200 osób o tym wie. No dobra, no ale wiesz o co chodzi. No i tutaj widzisz, tutaj są jakieś tam rzeczy, co nie, tu mam nawet łóżeczko i to taka, wiesz, taka baza sobie cześć, totalnie, wiesz, nie, to jest taki... Taka kryjóweczka, słuchajcie, taka kryjóweczka. Dobra, słuchajcie, lecimy na górę. Okej, siup. I teraz myślę, że pokażę ci zoo, ale które się... Zoo. Nie, to jest zoo, to jest zoo, które się buduje. Dlatego, że tutaj, słuchajcie, będzie zoo. Nie pokażę ci nic więcej tamten, dlatego, że na najpierw my budujemy tak po prostu. To jest to, co myślałam, że to jest górnik, tak? Tak, ogólnie ono wygląda. No i myślę, że jak już tutaj jesteśmy, to możemy wbić. Tutaj mieszka Sztościk właśnie, mój ex, no nie wiem, tak, mam blisko się, blisko mieszkamy siebie, tutaj blisko siebie, to jest jego farma ziemniaków. Jego farma ziemniaków, a moja farma żyta, patrz, to jest po prostu niebo ziemia. Tu mamy kolejną fontannę, tam też była fontanna, jakbyś nie widziała. Widziałam. Mamy super wieżę. Nie jestem pewna, czy mogę tam wchodzić, dlatego że ogółem na tej wieży bardzo często jest... Często są jakieś tabliczki, które zostawiają chłopaki. Tak, dobra, niestety nie wejdę, nie pokażę ci. O, chciałabym ci to pokazać, tylko widok. Także tak ci go pokażę, żeby nie pokazywać tabliczek. Tak wygląda nasze ogólne całe paliony, bo tu jest zoo, tam jest mój domek, jak widzisz. Tutaj jest domek Paliona i Dave'a. No i tu jest domek Tościcha i w zasadzie tutaj, dobra, sobie mówię, myślę, że no kurde, muszę jakoś zejść. Dobra, nie patrzę się na to. No nie, i tak moje widać, no ale dobra, słuchajcie, no nie pozdrawiam chłopaków, w ogóle chłopaki zostawiam te tabliczki, więc nie pozdrawiam ich. Bardzo ich nie pozdrawiam. Wy też ich nie pozdrawiajcie, słuchajcie. I tak, lecimy teraz i pokażę ci domek od Paliona oraz od Dave'a. W ogóle Palion gdzieś zaginął, nie wiem, myślę, że gdzieś w ogóle w czasoprzestrzeni innej, ale zobaczymy. W ogóle, ej, nie ma tej tabliczki, że tutaj mieszka Flag, to trzeba naprawić. Tutaj też? Tu mieszka Giga Flag, dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. To jest ich wspólny domek, tak? No chyba tak, no nie wiem, w sensie nie wiem, gdzie mieszka Palion za bardzo, bo tutaj jest wszędzie napisane, że tu mieszka Dave, a Palion chyba, aha, Palion tutaj mieszka, zobaczcie, to jest chyba domek Paliona, taki trochę biedny, ale no jakby, ja naprawdę nie wiem, gdzie... No wielkiego B niebezpieczny. Tak. Tutaj mieszka Palion, słuchajcie, zdecydowanie. Okay. Jak widzicie, jak to wygląda. Jak widzisz, w ogóle ma już też ten. Co on ma za enchanty w ogóle? Ja nie mogę. Ej, jak stąd wyjść? No problem, ops, że nie widzisz już. Ops. Dobra, wiecie co? Przypał trochę przypał. No jak ja mam stąd teraz wyjść? Dobra, słuchajcie, nie wiem, jak to, ja nie wiem, jak to zrobię. Siup. Dobra, zrobię to tak. No i co? Nie, to nie tak miało być. To nie tak miało być. To miało być tak. Dobra, okej, słuchajcie, dobra. Ogarnęliśmy to, nie wiem jak, ale słuchajcie, udało się. Dobra, słuchajcie, superancko. No i jak widzisz, to tyle w zasadzie. Tutaj mamy jeszcze jakąś trzcinę, która jest w zasadzie już niepotrzebna nam tak mega bardzo, ale ja ją teraz zbiorę, dlatego że zabiorę cię jeszcze do jednego miejsca, do mojej tajnej wioski, o której, no wie, Sztościk, dlatego że mnie śledził, słuchajcie, jak tam poszłam akurat. Także, no, nie wiem, no Lipton, po prostu Lipton, moi drodzy, no ale ogólnie rzecz biorąc, to słuchajcie, mimo wszystko mamy tą wioskę i nie wie o niej na pewno Dave oraz Palion, a tam mamy, słuchajcie, mega opłacalny biznes, słuchajcie, taki opłacalny biznes. No zaraz cię pokażę, słuchajcie, zaraz cię pokażę, jak ty to zobaczysz. Zarabiasz na tym, wyskoczysz z butów. Biznesie? No stara, żebyś wiedziała, co ja jestem najbogatszym graczem w Palionowie. Totalnie najbogatszy, nie mam bogatszego gracza ode mnie. I w ogóle w końcu mi napisaliście, dlatego że ja nie wiedziałam, o co chodzi, że były te przekreślone, wiesz, no nie, jakby przekreślone te... takie przekreślone, no, szmaragdy i tak dalej, no ja myślałam, że to nie mogę powiedzieć, to są promocje, moi drodzy. Serio? A ja nie wiedziałam o tym, no ale już wiem, słuchajcie, i teraz gdzie tam trzeba dawać RF, musimy chyba się przespać, dlatego że jak widzicie jest nocka, słuchajcie, nocka się zbliża, w nocy oczywiście trzeba nic innego robić, jak po prostu spać, dlatego że trzeba, słuchajcie, być ten, dbać o sen, prawda, ja tego nie robię w realnym życiu, ale wy tak róbcie, słuchajcie, i śpijcie już o 22, ja bym chciała słuchajcie, akurat zasypiać o 22, naprawdę, bo kurde, to jest kiepskie, ale dobra, lecimy oczywiście tutaj, ostatnio tutaj trzcinki, dobra, słuchajcie, ja nie mogę, no i ogromny, ja już nie chcę się, już mi się nie chciało zbierać, ale mówię, opłaca się to, patrz, mamy 400 staki, jo! Nie mogę, ile 400, słuchajcie, ile to jest 3, to jeszcze nam jakaś leży, ponieważ nie wszystko udało nam się zebrać. No ale myślę, że już mamy wszystko, słuchajcie, lecimy się tylko przespać, bo tam jest jakaś antena, nie wiem, kto ją zbudował, ale jest dosyć śmieszna. W każdym razie lecimy i tutaj w sumie jest, aha, jeszcze jedną rzecz muszę ci pokazać, jeszcze jedna mega ważna rzecz, zaraz ci pokażę, tylko na razie się może prześpimy, dlatego że to jest lepsza opcja, więc tutaj lecimy szybko się przespać, siup. Cyk do naszego wyrka. Dobra, słuchajcie, lecimy spać i zaraz ci pokażę sobie resztę rzeczy, ale jak na razie jak oceniasz Palion, bo spoko. Jest okej. Okay. Podoba ci się ta wioska, czy nie? Tak, jest okej. Okay. Jest okej, okay, tak? Oczywiście, że nasze lepsze, ale... No dobra, to fajowo. To da się mieszkać, okej. Okay. Jedyne co zrobię to... cukru nie zrób. Tak, wiem. Zrobię kartki papieru, dlatego że tutaj...
One mi się naprawdę bardzo idealnie, patrz, idealnie, ja jestem mistrzem, dobra. I teraz tak, słuchaj, lecę tutaj, moja droga, ponieważ tutaj jest... Nie tutaj. Tutaj jest, moja droga, taka klapka. I uwaga. Param. I tutaj mamy, zaraz ci pokażę, tutaj mamy ogółem taką kryjówkę, tutaj śpię ja, tutaj śpi Tościk. To jest wasza wspólna? Tak, tutaj mamy zbrojownię, prawda, mamy potki, mamy jabłka, tutaj coś będzie, co widzowie napiszą, co mamy zrobić. I jeszcze, słuchajcie, tutaj jest magazyn TNT, także no, w każdej skrzynce tak jest, także super. No i tutaj oczywiście jest piękne wyjście na górę. No i tyle, słuchaj. Tego spoko? Się nie spodziewałam. Fajna opcja, nie? Ale teraz jeszcze nam zostało troszeczkę czasu, także polecimy, moja droga, do tego, jak to się nazywa, do wioski, dokładnie, do tej drugiej wioski. Słuchajcie, pokażemy wam, jak to wygląda wszystko. No i myślę, że wam to się wszystko, słuchajcie, spodoba, dlatego że nam się mega podoba, jesteście naprawdę super pięknie palionowo. No i ogółem to jest palionowo, ja ci miałam pokazać samo palionowo i to jest samo palionowo, ale... No tak, małe, wiesz, to... No bo tak, dlatego że wtedy było więcej osób, bo tu jest taka pułapka śmieszna, więc nie wchodzi na nią jak coś. No, ogółem na jakieś creepery, jakiś tam nieprzyjaciół, nie wiadomo na co. W każdym razie palionowo wcześniejsze było o wiele większe, dlatego że tam było strasznie dużo ludzi, co nie? A tutaj na tym palionowie no jest nas czterech, ja, Dave, Szczypson oraz Palion. A wcześniej było o wiele więcej. No tak, dlatego nas jest tylko czwórka tutaj. No i jest super, jest naprawdę gitara, wszystko się kurde dogadujemy, no naprawdę jest super. Jest tysiąc razy lepiej niż na dwójce według mnie, ponieważ no jesteśmy po prostu, to jest taka, wiecie, mocna czwórka, słuchajcie, która się trzyma bardzo bliziutko ze sobą. Tak, wręcz rodzinka, ja naprawdę bardzo kocham chłopaków. Super, słuchajcie, są chłopaki, ogółem oczywiście wkurzają, bo są gigaflaksony największe. No ale spoko, nie? No jakby okej, okay. Flaksony w ogóle, flaksony, czaisz to jakby... Ja będę na nim mówić teraz, że to są flaksony, słuchajcie. Ma się zadanie, moi drodzy, jeżeli oglądacie ten odcinek teraz, to jak będziecie, jak wiecie, chłopcy będą wrzucać dzisiaj też odcinki, i Tościk, i Neo, i Dave, to słuchajcie, piszcie im w komentarzach, że są flaksonami, błagam, piszcie im tak, proszę was, dobra. I teraz tak, no nie gadajcie, że ja nie mogę tego wymienić już, no way! Ale panie czemu? Janie, no panie Janie, no co pan robi? Jak masz strzałkę, to nie możesz. Panie Janie, no ale mnie pan teraz denerwował, wie pan jak? No kurde, no i pan Jan mnie teraz tak wkurzył, że ja cię skręcam, nie? Przekręcam. Jan, tu mamy płatnerz? No widzisz, już mamy... Kościół w ogóle... Sprawdź, czy ma w picyku węgiel. Nie ma. Dobra, no nie wiem, nie polecam, jak tutaj gdzieś mówię, no ta, wiem, ja już tak robiłam, bo to jeszcze jedyny gościu, co za patyki handluje i to też się opłaca. Ale dobra, słuchaj, no i to jest druga wioska, o zobacz, to jest chyba ten, nie, to nie jest ten gościu. Nie, bo on jest elo? Aha, dobra, a. Nieważne. No i myślę, że ja ci polecam już sobie palionowo. I ja ci zapowiedz, jak oceniasz to palionowo? 2/10, nie, no żartuję, jest bardzo piękne, 9/10. 9/10 dajesz się palionowo, na palionowo? Tak, palionowo. 9/10. Siu! Ja to chcę! Czemu go strzelasz? Wow! Kurde, ja bym wiedział, że jest taki mocny! Ja nie mogę, ja chciałam tylko, wiecie, tak go, wiecie, tak go, wiecie, podrażnić z Andrzejkiem, co nie? A ten tu na mnie skoczył w ogóle, dobra, gościu, ale ja chciałam żelazo od niego. No daj mi żelazo. Ile mi dałeś żelaza? Jedno. 5 i maka, słuchajcie, patrz, dostałam kwiatuszko od Andrzejka, super. No słuchajcie, ale myślę, że już ten moment to jest moment na skończenie tego odcinka, także tak. Pamiętajcie o tym, że słuchajcie, ja niebawem rusza sklep z nowymi wzorami, z nowymi koszulkami, tak. Będą dostępne bluzy, koszulki, kubki i w ogóle, słuchajcie, mega super rzeczy, będą też konkursy, także no myślę, że naprawdę super, wbijajcie do mojego Instagrama, link Instagrama, pamiętajcie o tym, żeby wysłać mi fanarty do mnie, do domku, ja sobie tutaj będę powieszać, także widzimy się już jutro o godzinie 10, 17, 18, 30 oraz we wtorek na kanale Elizy 18, tak. Także trzymajcie, pa, pa, do zobaczenia, widzimy się później. Hejka!